No hej, cześć, no wam wszystkim z tej strony Hubson. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie rozjazdu dźwięku. Nie wiem, czemu tak dziwnie pokazuje. No ale dobra. I witam serdecznie w kolejnym odcinku, już w sumie w drugim, w Cyberpunk 2077. O, czekajcie, przyciszę sobie, bo ogłuchnę się. Och, po weekendzie, no cały czas weekend myślałem praktycznie o Cyberpunku. Nie mogłem się doczekać, żeby popchnąć troszkę fabułę do przodu. I w sumie tyle. Jedziemy do Jacka, który czeka. O, rymuje się. Jedziemy do Jacka, który czeka. Jackie Welles. Także. Dobra. Idźmy zatem. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Tak. Mów mi, Jackie. Jestem V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Mhm. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City. A konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City. Niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Towar. Ciekawe, co jest w środku. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. No to... Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak. I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Okej. Okay. O, czekajcie, muszę się podrzucić. Dobra. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. No, taki... jakiś podejrzany gościu. Niezbyt chyba lubiany. Ciężkie! Co to takie ciężkie może być? No to ja prowadzę przecież. To co, jedziemy? Jak on się tu zmieścił? Halo. Weź się trochę przesuń, nie? Co tam? Nie? No patrzcie, gościu, no. Ja nie wiem. No. Jakoś dziwnie mi się jeździ z pierwszej osoby, nie wiem. Jakoś tak aż zarzuca, a z trzeciej to chociaż lepiej. Ktoś dzisiaj za często rymuje, to będzie dobry dzień. Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że mam. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj. Tu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj, na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? Jakoś cicho. Nie wiem, czy to... oj, czekajcie. Może? Ustawienie? Dźwięk. Trochę przyciszyłem, ale to nie wiem, czy... Tak jakoś za cicho dla mnie mówią? Nie wiem. Ojejku. No dobra. Trochę. Samochód jest głośny, to też może być taki efekt. Dobra. Idźmy w stronę granicy. O, widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Ja będę mówić. Powolutku jechać. No
nie chciałbym mieć problemu z nimi, bo to widzę, że drony jakieś latają bojowe na granicy i... No właśnie, deklaracje celne. To będzie wesoło. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. O, coś tu się... Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Wieżyczki? Mam raczej nie chcę wychodzić, żeby mnie to rozstrzelało. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra, wiem. Daj papiery przewozowe, będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A... Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Fajnie. Dobry papier. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. No właśnie. Masz kred chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Zapomniał. Specjalnie. Cwanie, kurde. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Okej. Tak zrób. Siema, Stefan, co tam? Dobra, nie chcę ich zaczepiać. Nie chcę mieć problemu z nimi. O. Zgłoś się do pomieszczenia straży celnej. Co za cham stanął na pasach? Mogę zabić? Nie, no, żartuj. Masz broń? Odłóż ją tutaj. W tym czerwonym to chyba my jesteśmy. No, Republic of Texas, Republika Teksasu. Okej. Okay. Night City, a tu jest pokazane. Okej. Okay. No już. Dajcie mi pozwiedzać, popatrzeć, poeksplorować. Fajna spluwa, no. Lubię. A teraz do pokoju numer 2. Okej. Okay. Proszę siadać. Czasem te nakierowanie takie... Dokumenty. Krzywe, że tak powiem. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Kurde. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy powiedzieć. Na pewno jakoś to załatwimy. Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi, czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Nie? To też jest wybór, że możesz dać, czy nie możesz... No. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną. Z żadną. Jeżdżę sam. Odważnie. I niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. To mi się nie podoba. Nie zapomnij swoich rzeczy. Weź idź tam. Dawaj broń. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i naiwne. Okej. Dobra. I co tam było? Czemu on wyszedł? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Przesiąd po prostu. Dobra. No lepiej chodu, bo tu coś mi się nie podoba. Niby wszystko fajnie, łapówka była, dokument był, ale wiecie jak to jest.
wiecie, korporacja jak wejdzie czy coś, z większą mocą, władzą na rynku, znaczy na rynku, ogólnie władzą. No to mów, co tam się stało. Celnik się czepiał, skurwiel. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, rzeki, po prostu jedź. To szybko, a nie 10 na godzinę, czy tam, no, 28, 30 prawie. Niedobrze. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. No. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Bijemy stąd. Arasaka. Robi się. Na boku. Dobrze. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. No to mamy... To powtarzam. Mamy... Zatrzymaj pojazd. Kurwa. Dobrze. Dobra. Co tam? Jeszcze mi zepsuł furę, no co za gnój. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Jak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż Graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Pies to wszystko jebał. I co teraz? Właśnie. Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam. Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... jesteś w porządku. No. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. No ja tu chcę szafkę zobaczyć. Ciekawe. Otwórz ją. Teraz. Jakiś eksplor, nie? Okej. Nie wiem, czy twój klient będzie zadowolony, dostając otwartą paczkę. Zwykle robią problemy. Jebać klienta. Trzeba zacząć pracować na siebie, bez prowizji i bez pośredników. A jak będę szukał nowego kupca, to muszę wiedzieć, co sprzedaję. O, czekajcie, weźmy. Czekajcie, czekajcie. O. No zamknął oczy. Kurde, bo chciałem zrobić... O. Muszę sobie zrobić taką w sumie miniaturę.
Pyk. No, chyba tak będę robił miniaturki. A zobaczymy. Może trochę tak, trochę tak. O kurwa. Mógłby nie. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może Arasaka, zarobimy właśnie bardzo potężne pieniądze. No mamy. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Legwan szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, sukinsynu. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Many. Tak sobie myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. No. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kumpli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczoch. Ostro. Wiesz co, Rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Fajne. Dzień dobry, fajne. Night City. Oho. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszym jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od T-Bag. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sam zobaczysz. Samouczyk. Spróbujmy. No dobra. Czemu by nie? Porobimy samouczki. Nieźle. Fajnie. To dopiero w ogóle początek gry, a co jeszcze dalej przed nami, tego nie wie nikt. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Okej.
Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. No, tibak. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Okej. Okay. Szeregowy, do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. Lekko powiedziane. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. No. To rozumiem, ja to strzelać lubię. A, fajnie to wygląda. O. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? No pewnie. Okay. Nieźle. Muszę zmienić to. Ale to załóżmy, tak że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się. Okej. Okay. Ale się strzela ostro. Okej, okay, oberwałeś. Odrzut feeling strzelania. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Teczka. Steampaki. Nie, gotowy? Nie to gra. Przejść do strefy treningowej. Okay. O, patrz, tym razem przyprowadził kolegów. Do roboty. O, jest dobrze. Dobrym odbronem. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Okej. Okay. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. No, hakowanie jest spoko. Fajnie, można sobie wyekspić postać tych. Na takich pierdółkach. Skanowanie, no w końcu. Są kamery właśnie. O. Też tak widzicie, o, broń. Okej. Okay. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę. Aha, okej. Okay. Odwróć uwagę przeciwnika. No tak, okej. Okay. A, wykonaj strażnika. Korpos rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. O, pięknie. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. No. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. O. Okej. Okay. Na minimapę patrzyłem, gdzie to było. Jup, do śmieci. Śmieci do śmieci. Okej. Okay. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. U. O, plamka została tylko po nim. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczy. Baw się ja dobrze. Od razu włączam ten. Przenięcie kamery. Uuu, ty. Fajnie. Teraz zdetonuj grę. Okej. Okay. Tego czy tego? Obojętnie. A temu i temu możemy? 24 kosztuje to? Cyberdeku? Ostro. Dużo. No i zobaczmy, co się stanie. Chłopaki się rozerwały. Okej. Okay. Zeskanować można? Punkt dostępu, okej. Okay. Co to? A, wiem to. Okej. Okay. Aha, czyli... Pyk, pyk, pyk. Fajne. Widzisz, wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów. Jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować.
Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. No to właśnie. Dawaj, co my tu mamy? Skradanie się. Może być ciekawe. Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Ja to skradać się to też zależy. Jak muszę, to się skradam. Jak nie muszę, to... No to ogień. Wszystkich zaznaczmy jakoś. Aha, tak. Okej. Ojojojo. No dobra. No ciekawe, jak my to... No, co my tu... Kryj się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. No ciekawy jestem jak... Chyba, że go jakoś tam zhakować? Nie można. Nie, czyli nie mam opcji hakowania. Oho. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. Tak, ale... niby tyłem stoi, to wiecie, nie? Siema. Padł! Nie? No prawie. Jeszcze raz. No właśnie, no. Kurde. A chciałem tak dobrze. Bo jak inaczej? Czekajcie, tu jest tak, tu tak. Ja może jestem jakiś tego? Kryj się, szybko. Dobra, to było. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Dobra, mamy to. Przejdź do kolejnej strefy. Może być takie skradanie? Teraz to samo, tylko z kamerą. Jakoś nie pykło mi tam chyba to skradanie. Okej. Dobra, tym przyciskiem... Aha, no dobra. W sumie wygodniej się tym kucać. Jak dla mnie. O, czekajcie, tu nie mogę, nie. Shit, ta kamera. Ja bym ją hakowaniem wyłączył, bym do ćwiczeń, problem. Rekrucie! Znaczy... Dobra. Bym miał z głowy. Ale też z drugiej strony... ciekawe, bo jakby wyłączyć kamerę... No, wiecie, to już można sobie domysły robić. Siema. Dobra robota. Stań na platformie, żeby wyjść z symulacji. Skradanie nie jest jednak moją najmocniejszą stroną. No to na deser zaawansowane techniki walki i kończymy zabawę. No pewnie. Teraz walka w bliskim dystansie. Oho. No dobra, zobaczymy. Android, Parasol. No, siemano, dawaj. Szybki atak, okej, no wiem. No, chodź tu. Szybki atak i combo. Okej. No czemu on ucieka? No ja nie wiem. Okej. Wytrzymałość. Dobra, wyczerpuję twoją wytrzymałość. No tak, wiadomo, taka kondycja wytrzymałość. Blokujący przeciwnicy blokowania zaatakuj go, żeby przekonać się, że twoje ataki na niego... Zmieniam z łatwego na normalne. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. Czemu on ucieka? Ja nie rozumiem tego. To jest jakiś coś? Dostał. Przełamanie bloku. Yeah!
No, trochę dostał w papę. Okay. Teraz będą nudy. Nauka obrony przed cudzami. Kontra. Nie spodziewał się. Blokowanie zużywa... Wytrzymałość. Przepraszam. Szpicharcia w gardle coś. Och, dostał. Już mu się głowa do tyłu odsunęła. Blokowanie ataku, no... Silne ataki przeciwników mogą przełamać twoją... No tak, wiadomo. Ci machnie jakiś zwalisty drwalem czy coś. No chodź tu, no co? To blokuj silne ataki. No dawaj, dawaj. Dlaczego on nie atakuje? Jest jakiś... Popsuł się, czy co? The fuck? Aha. Aha, czyli muszę trzymać blok po prostu. Myślałem, że się... To moja wina? No chodź. Czemu on się cofa? No. Kontrataki. Po zadaniu ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. Jo. Dostał. No jest takie mini slow-mo pomagające. Uniki, Gostek to ładne imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Dawaj, dawaj. O ty. Pokonaj, no to nie ma problemu. Mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi Gostka. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkiego. Jak w filmie. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Katana. Ale fajnie. Broń biała. Ja lubię katanę. Dobrze. A teraz pokaż, czego się nauczyłeś. O, wow. No dobra. Ostatni sprawdzian. Dawać mi tu wszystko. Tam pistolet. No po co to tam? No i tam sam. Pięknie. Widać, że już się rozkręciłeś. Luzik. Skakuj na platformę. Shinobi. No, spoko. Fajne. Spoko. Podobało mi się. Tylko to skradanie trochę słabo, ale... Powodzenia. Oj tam, nie czepiajmy się. Spadamy. I co? Dobra, nie? To teraz no, do roboty. Spoko. Okay. Makako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Dobra, Vamos, do roboty. Do windy. Ekwipowanie... Dobra, wiem. Ale w tym miejscu sobie zakończymy odcineczek. Ja myślę, że przejdę do nagrywania następnego od razu, także, bo nie mogę się powstrzymać. Po prostu nie rozerwie mnie od środka. Wszczepy mi się same usuną. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.